A kontynuując jeszcze właśnie wątek budżetu, tegorocznego budżetu, powiedz, czy mógłbyś przytoczyć, być może nie konkretne liczby, ale jak to wyglądało choćby procentowo, jakie sumy składały się na przykład procentowo, oczywiście to wpływy z biletów, jakie sumy były to wpływy od sponsorów, jak to właśnie wyglądało? Wiemy, jest 1 800 000 złotych, ale właśnie jaka część to były bilety, jaka część to byli sponsorzy, czy nie wiem, czy mógłbyś przytoczyć, czy masz takie dane? Jak najbardziej to nie jest tajemnica i nigdy nie była, przynajmniej nie powinna być. Wpływy z biletów z tego roku były dla nas sporą częścią budżetu. 50 ponad procent to wpływy z biletów. Możecie to sobie łatwo wyliczyć, to jest w granicach 1 000 000 złotych. Myśmy kalkulowali, aby dochody z biletów oscylowały w 30% tego budżetu, więc to jest naprawdę fantastyczny wynik. I życzyłbym sobie, aby przyszły rok nie był pod tym względem gorszy. I już dzisiaj robimy wszystko, żeby tak się stało. Myślę tutaj o rozmowach z zawodnikami, o nazwiskach, które mają jeździć w Gnieźnie w przyszłym roku. No, pozostałe pozycje są zdecydowanie skromniejsze, bo no, dotacje budżetowe to jest poziom 410 tysięcy, 300 tysięcy z Urzędu Miasta, 110 tysięcy ze starostwa. Wpływy z reklam zamknęły się kwotą około 300 tysięcy. I to są jakby całe nasze dochody. Same kontrakty w tym roku kosztowały nas ponad 500 000 złotych, co jest, żeby było śmiesznie, kwotą zdecydowanie większą niż ponosili na kontrakty, a tak przynajmniej oficjalnie, że nieoficjalnie, w takich kuluarowych rozmowach deklarują prezesi, czy to rybnickiego RKM-u, czy GTŻ-u Gruziąc. Oni mówią, że wydali mniej. Nam się to nie udało, więc... A ten 1 000 000 złotych mniej więcej był nam potrzebny na to, aby pokryć punktówkę zawodników, więc wydatki są również ogromne i no, były one w tym roku wyższe niż dochody, stąd ten deficyt, który w tej chwili nas trochę nurtuje, przyznam szczerze. No tak to się przedstawia w liczbach. Zakładaliśmy, że jak wspomniałem, te dochody z reklam będą wyższe. Tutaj się nie udało tego zrobić, troszkę na tym polu polegliśmy, ale już i tutaj staramy się wyciągać wnioski, nasz klubowy marketing, ludzie, którzy tej zimy i wczesną wiosną, a także mam nadzieję w sezonie, będą odpowiedzialni za kontrakty reklamowe ze sponsorami, zostali zmienieni. Pieczę nad tym będzie sprawował w nowym sezonie Grzegorz Buczkowski, dotychczasowy rzecznik klubu. Osoba świeża, z pomysłami, wykształcona, inteligentna. Mam nadzieję, że to będzie skutkować i że uda nam się spełnić i ten cel, jakim jest zwiększenie tej kwoty, bo no, musimy troszkę też dmuchać na zimne i mieć plan awaryjny, co się stanie na wypadek, gdyby kibice w tej liczbie, jaka w tym roku, nie dopisali. A żeby nie było tak kolorowo, no to pozwolę zapytać również Ciebie o poślizgi w wypłatach, bo wiemy, że w tym sezonie było to praktycznie na porządku dziennym, jeśli mówimy o klubach, 2-3 kluby ekstraligowe, które były wypłacalne, które terminowo płaciły wynagrodzenia swoim zawodnikom. Natomiast jak to wyglądało w Gnieźnie? Czy były z tym problemy w trakcie sezonu i jak to właśnie wygląda w tym momencie, kiedy sezon jest już za nami? Powiedz właśnie, jak to wygląda. Wiesz, można mieć poślizgi w płatnościach i to nie będzie problem. Z takim czymś mieliśmy do czynienia w Gnieźnie. A można mieć poślizgi w płatnościach i to staje się dla partnerów klubu ogromnym problemem, jak mieliśmy, czy jak obserwujemy w innych klubach. Nie będę ich wymieniał, bo to nie jest powód do chwały. My staramy się myśleć o własnych problemach i je mamy i nie ukrywam tego. Ten deficyt, jak ma się większe wydatki niż wpływy, musi być. Mówiąc liczbami, to ze wszystkich zarobionych przez zawodników pieniędzy pozostało nam do spłacenia jeszcze około, mówię tu o średnich kwotach, 16%, czyli no gdzieś jak prosty arytmetyczny rachunek pokazuje, ponad 80% naszych zobowiązań już zostało uregulowanych. W Gnieźnie od lat tak jest, że te poślizgi są mniejsze lub większe, ale my przed nimi nie uciekamy i przed swoimi należnościami nigdy nie uciekaliśmy. Może w perspektywie SKS-u to głupio brzmi, natomiast w Teżecie
staraliśmy się nie uciekać i teraz też nie uciekniemy. Każdy z naszych partnerów będzie spłacony w 100%. Jest to tylko kwestią czasu. Przed problemem, jakim są pieniądze, uciec się nie da tak naprawdę, więc nie zamierzamy tego robić. Być może to pytanie akurat powinno być zadane Grzegorzowi Buczkowskiemu, który, jak wspomniałeś, będzie teraz dowodził sztabem marketingowców Towarzystwa Żużlowego Start, ale być może też masz już jakieś dane przekazane przez niego, jak wyglądają teraz rozmowy z tymi sponsorami, którzy współpracowali z klubem i z ewentualnymi nowymi partnerami po sezonie, który no i pod względem sportowym, ale przede wszystkim pod względem zainteresowania publiczności był no, rekordowym od lat. Czy są już jakieś pozytywne sygnały, że pojawiają się kolejni partnerzy? Nie. I mówię to z bólem serca. Nie ma pozytywnych sygnałów. Powiem więcej. Część naszych partnerów nie wywiązała się ze swoich zobowiązań tegorocznych. Mamy w klubie takie umowy podpisane na reklamę, z których należne nam pieniążki do klubu nigdy nie trafiły, że o kilku obietnicach nie wspomnę, bo czegoś, czego nie ma na papierze, trudno to rozliczyć i trudno o tym mówić, ale są i takie firmy. Natomiast ja bym życzył sobie, abyśmy nie zwiększali nawet tego, co wpływa do klubu z tytułu kontraktów reklamowych o jakieś niebotyczne sumy. I wystarczyłaby ta kwota zwiększyła się o chociażby 20-30%. I to jest już ambitne zadanie jak na Gniezno, bo popatrzmy i zawsze analizując pracę działaczy, czy do tego zarządu, czy kilku poprzednich, życzyłbym sobie, abyśmy postrzegali ten klub i jego finanse przez pryzmat tego, w jakim mieście żyjemy, z jakimi bolączkami mamy do czynienia na co dzień, jakiego rodzaju jest tutaj przemysł, jakiego rodzaju są tutaj firmy. Owszem, ktoś powie, rozejrzyjmy się, jest Jeremiast, jest nie reklamując niczego, ale są też nasi partnerzy, tacy jak Velux, tak jak LNB. Tylko, że to są wszystko duże koncerny, w których szefowie to są obcokrajowcy. Decyzyjność w tych firmach jest za granicą. Trudno przekonać ich do tego, że produkt, który nam regionalnie, lokalnie wydaje się produktem atrakcyjnym, dla nich z perspektywy całego kraju, czy niemal całej Europy, może być produktem równie atrakcyjnym. Więc to nie jest łatwe. My niestety jesteśmy skazani na tych sponsorów mniejszych. Siłą rzeczy musimy ich mieć więcej. I to jest taka mrówcza praca. Ja zawsze się trochę śmieję na takich spotkaniach z marketingiem, że ważniejsze jest te 200 zł od, przepraszam za kolokwializm, przysłowiowego kioskarza, niż czasami 200 tysięcy od dużej firmy, która kompletnie nie ma pojęcia, co to żużel i dzisiaj jest, a jutro i może nie być. A ten wierny kioskarz, czy ten wierny konkretnego przykładu użyję, chociażby kwiaciarnia Kukawa, która jest z nami od wielu, wielu lat. To są ludzie, którzy stanowią podwaliny, bo są w tym klubie od wielu, wielu lat i można na nich spokojnie planować przyszłość, a niestety na tych większych firmach, które dziś mają, a z powodu kryzysu jutro mogą nie mieć, planować jest trudno. I życzyłbym sobie, aby Grzegorz dotarł do tych wielu, na pewno więcej niż do tej pory udało się nam dotrzeć, do tych wielu ludzi, właśnie drobnych, w których uda się gdzieś tam zakorzenić Speedway i którzy może po pewnym czasie zamienią się z nami miejscami i to być może wśród nich urodzą się przyszli działacze tego klubu, trenerzy, przyszli prezesi i to oni przejmą pałeczkę w Starcie Gniezno, bo tak bywało w przeszłości.